Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj powiem wam o pięciu sposobach zarabiania w świecie metaverse. Świat metaverse jest coraz bardziej popularny, także myślę, że będzie to interesująca sprawa. Ale zanim przejdę do omówienia tych rzeczy, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmie nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. A jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z przedstawianych tutaj sposobów inwestycji lub też projektów, powinien zrobić to na podstawie własnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc. Przechodzę do tematu tego filmiku, czyli jak zarabiać na projektach Metaverse. A więc pierwszym sposobem jest inwestowanie w Metaverse Index. Dlaczego indeks? Otóż indeks jest dobrym narzędziem dla osób, które nie chcą ponosić zbędnego ryzyka i inwestować tylko w jeden czy też dwa projekty, właśnie z tutaj obejmujące ten świat Metaverse. Nie mają czasu na dokładną analizę takich projektów, lub też nie za bardzo wiedzą, jak taką analizę przeprowadzić i na jakie detale i szczegóły zwrócić uwagę. Metaverse Index daje ekspozycję na 15 projektów związanych z Metaverse, co powoduje wypłaszczenie ruchu cen i zapobiega nadmiernej stracie, jaką można ponieść na jednym projekcie, który na przykład nie wypali. Ale z drugiej strony powoduje zmniejszenie zysku w stosunku, gdy ktoś zainwestowałby w jeden projekt, który następnie odniósłby spektakularny sukces. Tak więc, Metaverse Index pozwala więc na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego oraz na posiadanie ekspozycji na cały sektor metaverse lub też na większą część tego sektora. I teraz, tutaj na wykresie. Możemy zobaczyć, jak wyglądało zachowanie tego y, sektora y, w okresie miesięcznym. Tutaj widzimy, że y, obecnie w, znaczy w ciągu miesiąca odnotował y, y, stratę na poziomie 7,2%, ale właśnie tutaj sobie zobaczmy na te y, projekty, które są tutaj wymienione, do tych wszystkich jeszcze później sobie przejdziemy, ale widzimy, że na przykład taki projekt Illuvium stracił 24, prawie 24,5%, natomiast projekt Sand w tym okresie zanotował wzrost o 6,79%, Axie Infinity spadło o 8,31%, Decentraland 7,61%, czyli tak jakby można powiedzieć, że jeszcze sobie weźmiemy inne te projekty. Możecie zobaczyć, o tu jest projekt NFTX, który akurat w tym okresie wzrósł o 41,74%. Ale tu mamy jakieś projekty, które spadły o 20%, ponad 7%, ponad 28%. Także jest to takie wypłaszczenie. No, po prostu to jest taka średnia, jak gdyby z tych projektów. Dobra, a tutaj sobie zobaczmy, jak to wyglądało na. Przestrzeni jednego roku, no i w ciągu roku, indeks tych projektów Metaverse wzrósł o 134,27%. Także no w skali roku to naprawdę jest bardzo dobry zysk. Dobrze, teraz tutaj widzimy sobie właśnie te projekty różnych tokenów, które wchodzą w skład tego indeksu. I e, zaraz powiem Wam na jakiej zasadzie są one tutaj dobierane do tego indeksu, ale jeszcze wcześniej pokażę Wam, gdzie na przykład sobie znaleźć takie projekty właśnie e, z tego sektora Metaverse. Także przykładowym takim m, tutaj e, stroną, gdzie można to z, znaleźć, jest e, strona cryptocom i tutaj widzicie jest podświetlona zakładka Metaverse. I tutaj. Jak sobie zejdziemy niżej, no to widzimy są e, projekty właśnie z tego sektora metra, Metaverse i tu mamy Decentraland, e, mamy pokazaną jaka jest obecna cena, e, zmiany w ciągu 24 godzin, jaki jest m, wolumen obrotu m, w ciągu 24 godzin, no i jaka jest, e, jaki jest market cap, czyli jaka jest kapitalizacja tego, tego projektu. No i tak widzimy tutaj zjeżdżamy sobie na dół i widzimy, że tych projektów jest sporo, ale tutaj tak widzimy, że jeszcze są, że są cztery strony takich projektów, także naprawdę można sobie sobie te projekty, no już jest jest ten sektor dosyć duży i i stale rośnie. Dobra, ale teraz powiem wam o tym na jakiej zasadzie, czy według jakich kryteriów są tutaj te E, tokeny dobierane mm, do tego indeksu Metaverse, e, który jest reprezentowany przez token e, MVI. E, także kryteria są następujące: po pierwsze, token musi być dostępny w blockchainie Ethereum. Po drugie, protokół musi należeć do jednej e, z następujących kategorii tokenów w Coingeco, e, takich jak e, NFT. Rozrywka, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość oraz muzyka. Więcej kategorii zostanie dodanych w przyszłości w miarę dojrzewania tego rynku. Kolejnym tutaj tym elementem jest to, że całkowita kapitalizacja rynkowa musi wynosić ponad 30 milionów dolarów. Kolejnym kryterium jest to, że protokół musi mieć co najmniej 3-miesięczną historię działania, a jego token musi mieć co najmniej trzymiesięczną historię cen i płynności. Kolejnym jest to, że token musi mieć rozsądną i stałą płynność na zdecentralizowanej giełdzie na Ethereum, czyli na Dexie. Kolejną jest to, że niezależny audyt bezpieczeństwa powinien zostać przeprowadzony na, na protokole, a wyniki przejrzane przez. Metodologa produktu, tu właśnie chyba y, z tego Metaverse Index. W przypadku, gdy audyt nie został przeprowadzony, metodolog zastosuje subiektywną ocenę protokołu na podstawie oceny powyższych kryteriów i komunikacji z zespołem. Y, kolejnym kryterium jest to, że w przypadku problemów z bezpieczeństwem, metodolog będzie współpracował z zespołem projektu aby zrozumieć problem i wszelkie skutki dla zasobów właśnie tutaj tego y, Metaverse Index reprezentowanego przez właśnie ten token MVI. I oczekują y, oni, że zespół zapewni tutaj użytkownikom protokołu niezawodne rozwiązanie i odpowiednią dokumentację, aby zapewnić y, przejrzystość. I tutaj chyba y, tak ostatnim takim elementem jest to, że w momencie uruchomienia tego indeksu tokeny nie będą stekowane, y, ale może się to zmienić, kiedy wzrośnie płynność danego tokena i y, będzie możliwe bezpieczne generowanie zysku właśnie poprzez y, stejkowanie. To mamy kryteria, znaczy to omówiłem teraz kryteria doboru tokenów do tego indeksu, ale jeszcze te jakby udział tych tokenów w indeksie jest tutaj ważony, tak. Każdy, każdy ma inną, inną wagę w tym indeksie, każdy token. No i tutaj właśnie ten Metaverse Index wykorzystuje kombinację kapitalizacji rynkowej i ważenia płynności w celu uzyskania ostatecznych wag indeksu. Uważają oni, że płynność jest ważnym czynnikiem w tej dziedzinie i powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu alokacji portfela. I tutaj widzimy wzór z jakiego oni e, korzystają, gdzie tutaj właśnie te e, TW to jest waga tokena e, w tym metaverse indeks i tu widzimy, że e, 75% jest tutaj mnożone przez Pierwiastek kwadratowy z alokacji ważonej kapitalizacją rynkową, i następnie tutaj widzimy 20% jest mnożone przez tą alokację ważoną płynnością. Także to jest ustalanie wagi w tym indeksie. Natomiast jeszcze indeks jest tutaj zmieniany czy też aktualizowany i. Tutaj mamy opisane, jak jest ustalany, na jakich zasadach jest ustalany ten indeks, czy, czy na jakich zasadach jest zmieniany. A więc ten indeks jest zmieniany co miesiąc w dwóch fazach. Pierwsza faza to jest faza ustalania, i w tej fazie tokeny są dodawane i usuwane z kalkulacji indeksu w ostatnim tygodniu miesiąca i są publikowane przed tym comiesięcznym takim rebalansem, czyli przed. przed no, zmianą tego indeksu. No i faza druga to jest faza przewracania równowagi, czyli po opublikowaniu wyników tej m, pierwszej fazy ustalania skład indeksu zmieni się na nowe wagi w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Także to jest to, co, co dotyczy tutaj, właśnie inwestowania w ten e, Metaverse Indeks. E, to jest ten pierwszy sposób inwestowania w ten świat Metaverse. E, m, kolejnym sposobem jest E, inwestowanie samodzielne właśnie w poszczególne tokeny projektów e, Metaverse, no ale wtedy, tak jak już e, wspomniałem przy, przy omawianiu tego indeksu, e, no, ponosi się ryzyko znacznej straty w przypadku nieosiągnięcia sukcesu przez dany projekt, no ale z drugiej strony też ma się okazję do ponadprzeciętnych zysków w przypadku odniesienia sukcesu przez taki projekt. Oczywiście w tym wypadku, trzeba zawsze przeprowadzić swoją własną szczegółową analizę takiego projektu czy też projektów, w których chce się zainwestować. No i wiadomo tu między innymi trzeba się zapoznać z whitepaperem czy z Lightpaperem wziąć pod uwagę zespół i inne okoliczności. Tak, także jest tutaj z, z tym związana trzeba wykonać swoją własną pracę, żeby przekona, przeprowadzić taką analizę. Kolejnym sposobem jest po prostu granie w gry Play to Earn i zarabianie tokenów danego projektu w takiej grze lub w grach, bo jest już kilka projektów na mm, notowanych właśnie na, 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 na giełdach, czy, czy, czy dostępnych takich projektów, które oferują już po kilka gier na swoich platformach, a z czasem ta liczba gier. W tych projektach ma się jeszcze zwiększać. Także, także będą takie projekty, które będą o, oferowały e, kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt gier na swojej e, platformie, czy też właśnie na, na, na tym projekcie. Czyli będzie można grać w kilka gier i zarabiać, a następnie właśnie te tokeny na przykład e, sprzedać na rynku. I jak już powszechnie wiadomo, na rynku jest spora liczba graczy. Który, którzy utrzymują się tylko z grania właśnie w gry typu play to earn i ich liczba zapewne będzie się zwiększała. Tutaj innym sposobem, czyli już czwartym, jest kupowanie przedmiotów NFT związanych z daną grą, czyli tych asetów, które wszystkie, które występują w danej grze lub też kupowanie ziemi, czyli tych landów, działek, czy też nieruchomości w takim metaversie i trzymanie ich przez jakiś okres czasu, licząc na wzrost ich wartości lub też y, wynajmowanie ich na reklamy w tym Metaversie. No i tutaj wydaje mi się, że ma to duży sens, bo y, no bardzo prawdopodobne jest, że świat Metavers będzie stawał się coraz bardziej popularny w przyszłości. No wszystko, wszystko jakby na to wskazuje. I wszystkie aktywa kupione w początkowej fazie powinny zyskiwać na wartości. No, oczywiście, należy brać pod uwagę, że nie wszystkie projekty z tego sektora przetrwają na przestrzeni kilku lat, więc też trzeba dobrze wybierać, aby wybrać takie projekty, które będą się rozwijały. No i ostatnim sposobem, o którym powiem w tym materiale, jest tworzenie własnych NFT w metaversie. Skorzystając, korzystając z różnych y, narzędzi, takich jak właśnie generatory NFT. I to y, takich normalnych NFT, jak, to, jak, jak i generatorów y, tych NFT rozszerzonej, czy też wirtualnej rzeczywistości. Y, także no, tutaj można stworzyć takie własne NFT i je y, sprzedawać. Y, oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli cały rynek będzie rósł, no to takie projekty właśnie Metaverse prawdopodobnie będą zyskiwały więcej niż rynek, natomiast jeżeli rynek będzie spadał, no to te projekty również będą spadały i to prawdopodobnie znacznie mocniej niż cały rynek, także trzeba być tego świadomym, mieć na uwadze właśnie to ryzyko. Dobrze, to wszystko, co miałem do powiedzenia w tym temacie. Dziękuję za oglądnięcie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.